Pan prowadzi kanał na YouTubie, musisz to wiedzieć. O czym opowiadasz publiczności i czy w Polsce można uzyskać obiektywną informację? Ten kanał, który prowadzę na YouTube, nazywa się Maciej Maciak, tak jak ja się nazywam. Ale to jest mój trzeci kanał. Wcześniej miałem dwa kanały. Pierwszy to było CW24, to była nazwa telewizji, którą prowadziłem lokalnie we Włocławku. Oraz drugi kanał z nazwą programu. Musisz to wiedzieć. Te dwa kanały, te pierwsze, zostały skasowane przez YouTube bez podania przyczyny. Ten, który teraz mam, Maciej Maciak, jest kanałem trzecim. Tutaj jest 50 parę tysięcy subskrypcji. Na poprzednich dwóch było ponad 200 tysięcy subskrypcji. Tak. Kanał ten pierwotny z programem Musisz to wiedzieć, bo to jest największy problem dla korporacji Google. Powstał w 2015 roku na skutek tego, co działo się w polskich mediach, tych prorządowych i tych antyrządowych, we wszelkich polskich mediach. Ewidentnie było widać, że jesteśmy popychani w 2015 roku do tego, aby przyłączyć się do działań wojennych na Dalekim Wschodzie Ukrainy. I wtedy postanowiłem zabrać głos w tej publicznej dyskusji i tłumaczyć nam, Polakom, jakich zabiegów i mają się politycy, dziennikarze, żeby właśnie nas wplątać w konflikt na Dalekim Wschodzie Ukrainy. Chodziło o wypowiedzi, które otwartym tekstem promowały wysłanie polskiego wojska tam na ten konflikt w Donbasie. Ja wtedy, żeby temu zapobiec, postanowiłem ten przekaz w internecie prowadzić. Ja jeszcze wtedy miałem lokalną stację telewizyjną, jeszcze byłem właścicielem, ale z racji tego, że temat był bardzo ważny, to dodatkowo oprócz tej lokalnej działalności medialnej postanowiłem zwrócić się do wszystkich Polaków, żeby nas odczarować, bo naprawdę ten przekaz był bardzo, bardzo zmasowany w tamtym czasie. Często słyszymy, że po wyborach parlamentarnych polskie społeczeństwo jest podzielone i spolaryzowane. Czy to naprawdę tak? Polskie społeczeństwo jest dzielone praktycznie bez ustanku od wielu, wielu dziesięcioleci. Wręcz powiedziałbym, że po wyborach polskie społeczeństwo mniej jest podzielone niż tuż przed wyborami. Ta technika służąca dzieleniu polskiego społeczeństwa na jakąś tam lewicę, jakąś tam prawicę, A jak to wygląda? przed wyborami wzrasta, wzmaga wręcz. A po wyborach, gdy nowy rząd okazuje się tak samo źle zarządzać naszym krajem, naszym życiem, to nawet bym powiedział, że my wszyscy myślimy jednakowo, a to politycy, złodzieje i tak dalej, i tak dalej. Dopiero przed wyborami ta propaganda powoduje, że znowu dzielimy się na lewicę i prawicę. Tak to u nas jest. No, rządzi ten, kto łoży na utrzymanie mediów. To bardzo prosta jest technika. Media za pomocą pieniędzy od reklamujących się w tych mediach korporacji robią taki ciekawy, rzeczywiście ciekawy, interesujący, kolorowy, wystrzałowy show w różnych programach. To przykuwa uwagę widzów i tam wtedy można dokonać różnego rodzaju podziałów. Zaprosić tych, a nie innych polityków, tylko tych, a nie innych. I co jeszcze nie byłoby takim czymś złym, ale akurat
Dlatego, że sponsorami tych programów są wielkie korporacje, no to ci politycy, jak chcą być prezentowani w mediach, to muszą interes tych korporacji wypowiadać jako Oczywiście. niby interes nas, Polaków. A gdy trafi się taki polityk, który nie będzie zgodnie z interesem korporacji perorował dla publiczności, dla wyborców, to po prostu nie zostanie zaproszony. I to nie tylko dotyczy polityka, ale całej partii wręcz. Więc tu jest taki teatr robiony, który stwarza pozór demokracji, tak jak jest w Stanach Zjednoczonych, że są niby republikanie i są niby demokraci, a tak de facto mają jednego sponsora, grupę jakichś tam udziałowców kapitału, którzy sponsorują i demokratów, i sponsorują republikanów, a widownia amerykańska ogląda ten cyrk wyborczy, jakby jeszcze im dać kubeł z popcornem i oni będą to jedli, będą się pasjonowali, jaka to śmiertelna bitwa jest między nimi, jak oni się nienawidzą, jak oni się zwalczają, a to jest ta sama grupa ludzi. My mówimy tutaj w Polsce, zresztą sami politycy, jak trochę chcą być szczerzy, to w prywatnych rozmowach mówią, oni nazywają ten cyrk śmiertelną wojną na policzki. W sensie widz widzi, wyborca znaczy, że oni tak się nienawidzą. Jedni wsadzą do więzienia tamtych, a ci wsadzą tamtych, jak dojdą do władzy. Ludzie myślą, że to jest prawda. Tak samo jak amerykański wyborca. On myśli, że to jest prawda. A tak de facto to po prostu jest jak ustawiony mecz wrestlingu. Taka dyscyplina w Stanach Zjednoczonych, gdzie oni się tam, gdzie na ringu, no taka jakby brutalna trochę, na ringu bije się z 2-metrowym facetem, karzeł o wysokości 1 metra i oni się biją ze sobą 10 rund. Publiczność do końca nie wie, który wygra. No przecież wiadomo, który powinien wygrać błyskawicznie, tak? Ale publiczność wykupiła bilet na 10 rund i te 10 rund musi oglądać i ten popcorn jeść podniecona. I na tym polega fikcja demokracji w takich krajach, gdzie jest ten dwupodział władzy. U nas, w Stanach Zjednoczonych są republikanie i demokraci. Oni zapełniają obie izby parlamentu amerykańskiego. U nas de facto jest tak samo. Też są jacyś demokraci w postaci Platformy Obywatelskiej i są jacyś republikanie w postaci Prawa i Sprawiedliwości, tylko u nas troszkę to skomplikowali, ale ja myślę, że dojdziemy za jakiś czas do tych dwóch tylko partii, jak w Stanach Zjednoczonych, bo u nas czy PiS, czy PO ma jeszcze dodatkowo swoje partie pomocnicze, które niby są oddzielnymi partiami, ale de facto służą albo PiS-owi, albo Platformie służą. A sama góra jest ze sobą pięknie powiązana. Obecnie trwa proces tworzenia nowego rządu. Czego oczekują Polacy? Każdy zdrowy Polak powinien oczekiwać pokoju i dobrobytu. Ale ten dobrobyt i pokój nam się oddala. Nawet jeżeli widać jakiś postęp w kraju, czy w ich prywatnych portfelach, oczywiście niektórych, to jest to postęp okupiony potężnym zadłużeniem kraju. To każdy głupi mógłby tak rządzić, że nabrać długów i z długów jakiś czas żyć, tylko przyjdzie czas spłaty tych długów. Polacy chcą pokoju i dobrobytu. Ja założyłem, państwo może nie wiecie, w ostatnich wyborach parlamentarnych, wiecie, to bardzo mi miło. Założyłem ruch społeczny. Zapytałem moich widzów, ludzi, no, którzy już są ułożeni, już znają prawdę, jak działa ten świat, jak jesteśmy tu na naszej szerokości geograficznej, wszyscy na siebie napuszczani, żebyśmy się nienawidzili. I zawołałem do ludzi: chcecie, to startujemy do władzy. Zobaczymy, jakie mamy poparcie, jak to będzie wyglądało. No to już na etapie zbierania podpisów, które są niezbędne, żeby zarejestrować listy poparcia w poszczególnych okręgach, okręgów jest 41, i mieliśmy bardzo poważny, zorganizowany sabotaż.
jacyś ludzie z cienia, którzy, jak już w kilku przypadkach stwierdziliśmy, krewili nam podpisy. Te podpisy nam ginęły i nie byliśmy w stanie zarejestrować komitetu. Same media, które decydują o popularności polityka, czyli o jego wyniku wyborczym, czy zostanie przez wyborców wybrany, czy nie, ignorowały istnienie naszego komitetu. I to nie był komitet partyjny, to był komitet, bo konstytucja nasza pozwala, że obywatele się skrzyknęli w komitet obywatelski. Wszystkich innych zapraszali do wywiadów, często o niczym, o bzdurach, a my mamy tyle ciekawego, tyle fajnych rzeczy do powiedzenia. Media nie były zainteresowane. Nieliczne były zaproszenia i to tylko jednorazowe. Mnie na przykład zaproszono do dość podczytnego medium Super Express, ale to tylko po to, żeby mnie zaatakować, żeby mi nawet nie dać dojść do głosu. Żebym, jak próbowałem odpowiedzieć na pytanie, to dziennikarz mi przerywał. Zadawał mi następne. Układam sobie w głowie odpowiedź na to pytanie, żeby przekonać ludzi, a on mi znowu zmienia pytanie. No to tego typu sporadyczne wywiady mieliśmy. Nie było pełnego dojścia do wypowiedzi. Z racji tego, że wielkie tutaj partie, one są sponsorowane, one mają mnóstwo pieniędzy. My nie mieliśmy pieniędzy. No wynik był taki, jaki był. Ja troszkę się śmieję, bo stwierdzam, że jesteśmy ósmą siłą w polskim parlamencie, znaczy, przepraszam, w polskiej polityce, tak de facto. Myślę, że przy wyborach do Europarlamentu zrobimy znacznie większy wynik. Zmodyfikowaliśmy nasze strategie i być może nasz głos będzie bardziej słyszany. Polacy chcą dobrobytu i pokoju, ale z racji tego, że nie wszyscy słyszeli o takim ruchu jak ruch dobrobytu i pokoju, no głosują, jak to się u nas w Polsce mówi, na dżumę albo na tyfus. I się zastanawiają, co lepsze, czy dżuma, czy tyfus, nie rozumiejąc, że ten układ tych dwóch partii plus ich partie pomocnicze to jest ten sam układ władzy. Rozumiem. Czy można przewidzieć zmiany w polityce zagranicznej Polski i nazwać bardziej przewidywalne relacje z najbliższymi sąsiadami? Mówi pani o zmianie władzy w Polsce, tak? Tak, no póki teraz. co jeszcze To, mamy co, ten o to stary... chodzi teraz, tak. Tak. Póki co mamy jeszcze ten stary rząd, tak. I w polityce różnie bywa. Bo politycy, my to wyborcy wszyscy wiemy, tak, obywatele w Polsce, że mamy sprzedajnych polityków. Że kiedyś nawet jeden z polityków powiedział, też uważam, że sprzedajny, że oni są w stanie za parę marnych euro każdą ustawę przepchnąć w Polsce niekorzystną dla naszego narodowego interesu. I ja się z tym zgadzam. Czy ten nowy rząd, załóżmy, że dojdzie do powstania tak, tego nowego tak, o rządu to chodzi, tak. Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, czy możemy oczekiwać zmian w naszych relacjach, w polityce zagranicznej? Ja uważam, że nie. Żałuję, ale niestety uważam, że nie. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że tak jak wcześniej powiedziałem, to było ważne i są tego dalsze konsekwencje, że jeżeli politycy w Polsce wykonują wolę jakiegoś kapitału, który my tutaj jak w ruchu dobrobytu i pokoju rozumiemy, że to jest kapitał z Wall Street, tak? Obcy kapitał z amerykańskich giełd, że jeżeli ten kapitał miałby jakiekolwiek wątpliwości do tego, jak się zachowa ta nowa władza, nowa stara, bo oni już kiedyś rządzili, to nie wpuściłby ich na anteny mediów, które sponsoruje. Takie rzeczy uzgadnia się wcześniej. I ja teraz przywołam to, co powiedziałem na początku. Program, który prowadzę w telewizji, musisz to wiedzieć, taka nazwa programu, on powstał dlatego, żebyśmy nie byli uplątani w wojnę, bo chciano nas, Polaków, wysyłać na wojnę. Urabiano już grunt.
tłumaczyli, że tak trzeba i tak dalej, i tak dalej. Całe szczęście, że im się nie udało i Tak. dlatego żyjemy w pokoju te ileś lat od 2015 roku. Ale parcie było duże. A kto wtedy rządził? No wtedy rządziła ta partia, która teraz ma utworzyć rząd. Tak. Więc skoro wtedy już zaczęli i skończyły się rządy, ja dlatego też później promowałem Prawo i Sprawiedliwość, bo wydawało się, że ci nie będą parli do wojny. Pojawiały się wtedy, pamiętam, nagrania z Jarosławem Kaczyńskim do braci Rosja, tak? Bardzo jest takie nagranie, przepraszam, być może, że to Lecha Kaczyńskiego, bo to bliźniaki, któregoś z Kaczyńskich do braci Rosjan, ciepła, miła odezwa. I oni się wtedy, w 2015 roku, Prawo i Sprawiedliwość jawili jako ci, którzy nie będą chcieli zaostrzać konfliktu. A co się okazało? Zaostrzali. I to samo uważam, że będzie teraz. Ja bym się chciał pomylić, ale uważam, że polityka parcia do wojny w interesie kogoś zza oceanu będzie kontynuowana przez rządy Platformy Obywatelskiej i tych ich tam pomocników. I boję się, że może im to wyjść. Boję się. Niestety tak. Według oficjalnych danych na terytorium Polski znajduje się co najmniej 15 wojskowych Zjednoczonych Stanów i NATO. Czy przyczyni się to do stabilności w regionie? Jak pan myśli? I ja mam swój taki pogląd na tę sprawę i go powiem. Tu nie chodzi o to, że mówimy o bazach wojskowych NATO, tak? Jest, tak, tak, tak. Bo nie zostało Tak. 15 baz wojskowych, tak? Jest, No tak. to jest psychologia wyższego rzędu. Nikt nie jest taki głupi, żeby przejść do wojny. Nikt nie jest taki głupi, żeby dążyć do wojny z mocarstwem, które, jeżeli chodzi o potencjał nuklearny, wojskowy, jest nie do pokonania. Jest nie do pokonania. Więc dlaczego ci politycy z takich krajów jak Polska jednak to parcie do wojny prezentują? No właśnie dlatego, że ktoś stoi za nimi, ktoś silniejszy i na zasadzie tego dowcipu idź kopnij, idź wejdź do klatki, w której siedzi tygrys, idź go kopnij, przepraszam, w pupę, a w razie czego cię obronimy. Ryzyko potężne, a korzyść wątpliwa, tak? Tak. Oni są ludźmi, oni wiedzą, czym to grozi, ale właśnie po to są te bazy, żeby oni wiedzieli, że za nimi stoi ktoś silny i ich tam w razie czego obroni. To jest kwestia psychologiczna. Przecież dobrze wiemy, że te ileś baz na terytorium Europy wzdłuż granicy rosyjskiej no nie stanowi za dużego potencjału, tak, militarnego. Ukraińcy mają kilkukrotnie większy potencjał. Ale tu chodzi o wywieranie presji na tych polityków. Przecież państwo może tego nie kojarzycie, ale w pewnym momencie za rządów Prawa i Sprawiedliwości były specjalne 3 samoloty ewakuacyjne kupione na wypadek wybuchu wojny. Posłowie jeszcze poprzedniej kadencji Sejmu z partii Kukiz 15, chyba tak z głupoty troszkę, ujawnili, że istnieje coś takiego jak plan ewakuacji rządu na wypadek wojny polskiego. Naprawdę? No my tu w Polsce jesteśmy, tak, plan ewakuacji, proszę poczytać o tym w internecie. I jeżeli, zresztą oni tak kombinowali też, żeby to lotnisko Okęcie w Warszawie stało się tylko lotniskiem rządowym, wojskowym, a w zamian to sobie wybudujemy gdzie indziej tam w centrum Polski lotnisko dla wszystkich ludzi, tak? No bo jakby wybuchła wojna i ten tłum się rzuci do ucieczki na te lotniska i tak dalej, na te dworce, to oni im zakorkują drogi ewakuacji dla elity polityków. Więc proszę Państwa, tu jest dużo dziwnych sytuacji. Ja uważam, że ktoś z zewnątrz ich tych polityków stymuluje,
do tego irracjonalnego zachowania, idź do tego tygrysa, wejdź do klatki i zrób to, w razie czego to my cię ewakuujemy, w razie czego to my ci pomożemy, a podejrzewam, że to nie zdążą. Jak to kiedyś ktoś tam z rosyjskich polityków powiedział, co ja nie odbieram za atak agresji, tylko bardziej za przywoływanie do rozumu, do porządku, no rakieta z Kaliningradu do Warszawy leci 2 minuty i nie zdążą zębów umyć. I powiem szczerze, to jest antypolskie, teoretycznie, ale paradoksalnie propolskie, bo może to podziała na te gorące głowy polityków w Warszawie, że nie będą nas, obywateli, popychać do wojny, bo jak ona przyjdzie, to oni też stracą życie. Choć uważam, że ci, którzy są na samym szczycie, to w razie wojny to oni będą szybciej wyprowadzeni niż ta reszta. Nawet posłom się może wydawać, że będą mieli jakąś ochronę, ale uważam, że nie będą mieli. Na to pytanie pani, które wcześniej mi pani zadała, czy będzie jakaś zmiana w relacjach tutaj naszych między sąsiedzkich, no to mam prosty dowód, że nie będzie. Że narracja antyrosyjska, która godzi w nasze interesy, nie tylko w bezpieczeństwo, ale w interesy, którą PiS bardzo mocno prowadził, czyli ta partia, która traci jakby władzę, jeszcze nie straciła, jeszcze wszystko może się zdarzyć, to ja mam prosty dowód. Za rządów tego Prawa i Sprawiedliwości była powołana specjalna komisja parlamentarna do szukania wpływów rosyjskich w okresie od 2007 do 2015 roku, tak, od 2007. Akurat wtedy rządziła Platforma Obywatelska. Komisja tylko miała badać wpływy rosyjskie, szukać wszędzie szpiegów, tak, ale w okresie od 2007 do 2015. I już na podstawie tam tych buńczucznych zapowiedzi i różnych pewnie prac, narracja antyrosyjska, że tu są jacyś szpiedzy, że nas szpiegują, tu jest jakaś taka mania szpiegowania. Oni wszyscy tutaj widzą, że są szpiedzy. Pamiętam, była taka sytuacja, że przyjechał jakiś chłopak z Rosji i puścili do Warszawy, do stolicy i puścili drona. Takiego drona, gdzie wszyscy puszczają, sobie nagrywamy różne, każde wesele teraz ma w Polsce nagranie z drona, taka jest moda. Szpieg, bo w Warszawie przy niedaleko Pałacu Prezydenckiego puścił drona, gdzie satelita amerykański Google dawno już to fotografował i wszyscy to widzimy, tak, to szpieg był. Mamy tu manię szpiegostwa, w związku z tym ta komisja, którą większość Prawa i Sprawiedliwości, większość parlamentarna powołała, tropiła wpływy, ale w okresie, kiedy rządziła ich konkurencja, czyli Platforma. I teraz ta partia Platforma Obywatelska, gdy szła do władzy w ostatnich wyborach w Polsce, to powiedziała, że tę komisję zlikwiduje. Czyli, że nie będą badane te domniemane wpływy rosyjskie. I co się stało teraz? Platforma Obywatelska ogłosiła, że no jednak nie będziemy likwidować komisji do badania wpływów rosyjskich, tylko zrobimy, że będzie badała okres od 2015 do 2023, czyli wtedy, kiedy rządził PiS. I teraz ta narracja antyrosyjska będzie prowadzona, ale przez Platformę Obywatelską w stosunku do PiS-u. Oni tu się, obie te partie obrzucają podejrzeniami, że albo jedna jest prorosyjska, a ta druga mówi, że tamci są prorosyjscy, a de facto obie są antyrosyjskie. I chcą, żebyśmy my Polacy też byli. No, skończy się to dla nas wszystkich źle, ale no trudno, jeżeli ludzie nie potrafią myśleć, no to trudno. No. Co musimy robić, jak pan myśli? Co możemy zrobić wcale? Jakie wyjście? Może pan ma jakieś pomysły? Sprawa jest niezwykle ciężka. Tak. Sprawa jest niezwykle ciężka. Amerykanie mówią no place to hide. Tak? Tu trudno cokolwiek zrobić jest. Wydaje mi się, że Ruch Dobrobytu i Pokoju
gdy spełni pewne warunki, my zrobiliśmy czystki w naszych szeregach, usunęliśmy potencjalnych sabotażystów lub wprowadziliśmy mechanizmy, że trudniej będzie nas sabotować w celu zebrania podpisów. Gdy uzyskamy status Komitetu Ogólnokrajowego, to wydaje mi się, że ta narracja za dobrobytem i pokojem, czyli dobrymi stosunkami z naszymi sąsiadami wschodnimi, Białorusią, Rosją i Ukrainą nawet, bo teraz nawet już się nas kłóci z Ukraińcami. To już taki obłęd jest, że się w głowie nie myślimy. Tu wszyscy powinniśmy żyć w pokoju, w dobrobycie i w dobrych kontaktach handlowych. To jest podstawa. Tak. Ale boję się, że ci, którzy inspirują te wrogie działania, wojny, boję się, że dopną swego, bo wielokrotnie dopinali swego, wielokrotnie im się udawało w wielu częściach świata od końca II wojny światowej, a nawet II wojna światowa, jakby się zastanowić, no była z inspiracji wielkiego kapitału i się im udawało. Wydaje mi się, że będzie ciężko, ale każdy z nas we własnym sumieniu powinien zrobić wszystko, co tylko się da. Chociażby z tego względu, żeby mieć spokój. Trudno, lecą bomby, trudno, wyją syreny, ale ja zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, żeby do wojny nie doszło, żebyśmy żyli w dobrobycie. No, jest szansa, że gdy ruch dobrobytu i pokoju wystartuje, to już niedługo, tak? To zleci te pół roku. W czerwcu do kampanii wyborczej, to na skutek tego, że będziemy mogli przebić się do mediów, bo będziemy mieli komitet ogólnokrajowy wtedy, to będziemy w stanie odczarować obywateli. No nie wszyscy przecież są ogłupieni. Jest dużo ludzi, którzy myślą zdroworozsądkowo, racjonalnie, ale oni na przykład też nie wiedzą o istnieniu ruchu dobrobytu i pokoju. Są u nas jest dużo różnego rodzaju fałszywych flag. Ludzi, którzy udają, że chcą mieć dobre stosunki na przykład ze wschodnim sąsiadem, ale i często na przykład strona białoruska bierze ich za dobrą monetę. Ja widziałem, kogo na Białorusi potrafi się zapraszać do rozmów, no dość poważnych, bo czy na szczeblu parlamentu, czy do jakiejś telewizji, i wy popełniacie fatalne błędy. Zapraszacie ludzi, którzy w swoich wypowiedziach chwilę wcześniej mówili, że na przykład bardzo dobre by było, ja dopiero teraz to zrozumiałem, że bardzo szkoda, że Polska w 1939 roku nie poszła razem z Hitlerem w sojuszu. No takie to są ich poglądy. A z jednej strony mówią, że trzeba mieć dobre stosunki z Rosją, a z drugiej strony twierdzą, że Polska powinna razem z Hitlerem iść przeciwko Związkowi Radzieckiemu. To trochę coś nie tak, prawda? No. Z jednej strony no, jest i ja uważam, że tych ludzi podstawia system. No są takie ugrupowania, które mają reprezentantów, którzy na przykład klną, piją wódkę publicznie, grożą ludziom śmiercią, dzieciom grożą śmiercią w swoim publicznym przekazie i jednocześnie mówią, że Rosja jest najlepsza. No to ja się pytam, czy ktoś w Rosji zdaje sobie sprawę z tego, czy na Białorusi, jaką twórczość ci ludzie tutaj prezentują, co oni robią, czy Rosja by chciała być tak reprezentowana w Polsce, że przestępca, bandyta chwali Rosję, a na co dzień popełnia mnóstwo przestępstw? Nie, na pewno nie. Na pewno by Rosja nie chciała mieć takich tutaj stronników, zwolenników. To są ludzie podstawieni przez system. Nie można zrozumieć, dlaczego ktoś, kto setki razy groził na antenie ludziom, którzy dzwonili do studia o coś zapytać, że ich zabije, że im głowę utnie. No, cały wachlarz przemyślnych gróźb stosuje i określeń. I on, ta osoba uchodzi na Białorusi czy w Rosji za pomocnika, za zwolennika, sojusznika. No przecież to jest absurd. Troszkę mnie niepokoi wasza białoruska
łatwowierność. Bierzecie za dobrą monetę coś, co jest kombinowane przeciwko wam, czyli przeciwko nam, tak? Bo powinniśmy żyć tu w normalnych relacjach. Troszkę mnie to niepokoi. Ja, gdy startowałem w moim mieście, gdzie mieszkam, we Włocławku, na funkcję prezydenta jako kandydat bezpartyjny, to wydawało się, że będą cztery komitety. PiS, PO, SLD, to są te trzy główne partie, i mój bezpartyjny. Z racji tego, że prowadziłem telewizję we Włocławku, byłem osobą znaną. I nagle się okazało, że nie będzie czterech komitetów tuż przed wyborami, ale zrobiło się dziewięć komitetów przed wyborami. Dodatkowo, jak ja się zdecydowałem na start, dodatkowo pięciu innych, jakby bezpartyjnych liderów też zadeklarowało. I elektorat się rozbił na pięć różnych Oczywiście, ugrupowań. oczywiście. Nic nie wygrał. I cały czas rządzi PiS, PO i SLD. I tą samą sztuczkę robi się na szczeblu krajowym. Ile mamy tych ugrupowań małych, które coś osiągną, tak? Ale nie ma wyniku scalonego, czyli wyniku, który by gwarantował miejsce w parlamencie. I tę sztuczkę system ma pieniądze, żeby opłacić. I myślę, że to spowoduje, że znowu nic się nie zmieni. Że znowu nic się nie zmieni. Też, też musicie uważać, kogo tam zapraszacie, tak? Kogo autoryzujecie. Bo ludzie w Polsce są w jakiejś części prorosyjscy, w sensie no, za dobrymi stosunkami, czy polsko-białoruscy. Ale niestety rozdrobnienie tego elektoratu powoduje, że nic nie możemy wskórać. Maciej, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.